Szanowni Państwo, w naszym sercu bardzo mocno tkwi Ziemia Święta, Betlejem, Jerozolima. Dzisiaj jesteśmy z wizytą Solidarności właśnie wśród chrześcijan z Betlejem. Te puste sklepy, puste ulice pozbawiają ich środków do życia, bo jak mówił nasz patriarcha, głównym źródłem utrzymania dla tutejszych chrześcijan to sprzedaż właśnie wyrobów z drewna oliwnego, które tutaj widzimy, usługi dla turystów, hotelarskie, gastronomiczne. Niestety to wszystko zamarło. W tej chwili od 2 tygodni jest spokój. Nie ma jakichś większych działań wojennych, rozruchów. Niemniej jednak ciągle wiele osób obawia się, żeby przyjechać do Ziemi Świętej. Jesteśmy tutaj, żeby pokazać im solidarność. Ci z Państwa, którzy chcą, bo pomoc Kościoła w potrzebie od wielu lat, 23 biura narodowe na świecie pomocy Kościoła w potrzebie utrzymuje prawie 4000 osób, które żyją tutaj właśnie z wyrobu, z produkcji tych wyrobów z drewna oliwnego. Dziękujemy Państwu za to. Ta kampania SOS dla Ziemi Świętej, która jest prowadzona co roku przez pomoc Kościoła w potrzebie, też pomaga tutaj dziesiątki rodzin utrzymać Betlejem i w ich okolicach. Za to Państwu dziękujemy, bo w takich trudnych sytuacjach szczególnie ważne jest to, co my robimy właśnie podczas kampanii SOS dla Ziemi Świętej.